Dzień dobry. To jest Matero z Paragwaju. Jakiś czas nie było w moim sklepie, bo płynęły powolnie. Przez ocean płynęły. Ale teraz są, kolejna dostawa. Ja od 10 lat te Matera sprowadzam. Przypłynęły kolejne. To nie są z tej najnowszej dostawy, ale są typowe, różne. Żeby udowodnić, że od 10 lat, to proszę, to jest stare jakieś, tu pieczątka jest źle odbita. Cudowne, najlepsze, po prostu najkochańsze moje Matera, niektóre trochę ozdobne. W środku jest Palo Santo. No to pachnie tą swoją żywicą, jeszcze ma kolor drewniany. To jest cudowne. W zapachu z tej strony jest cudowne. Z tej strony też jest cudowne obejmować. To przyjemnie jest trzymać coś takiego w ręku. To jest miły kształt i nie każde sprowadzą. Są różne brazylijskie, kostropate, niewygodne albo za lekkie są, a to ma swój ciężar taki jak trzeba. To się przyjemnie w dłoni trzyma. Zimą, jak ono się lekko rozgrzeje, przyjemnie paluszki ogrzać. Latem nalewamy tereré, czyli woda jest z lodem, a nie gorąca. I wtedy chłodzi rączkę. To jest po prostu, to jest cudeńko coś takiego mieć w ręku. No piję normalnie herbatę z łyżeczką i tak dalej, z filiżanki. No można, jak ktoś lubi, ale czyż nie pięknie jest pić z Matero? I to paragwajskie z Palo Santo, specjalnie dla pana Cejrowskiego robione. I pan Cejrowski pilnuje i yerby, i tego Matero samego w sobie, żeby było doskonałe i coraz lepsze. I każde ma pieczątkę pod spodem, to jest moja pieczęć. A tam z daleka słabo widać, pokażemy na innych obrazkach. To jest moja pieczęć, specjalnie ją kazałem zrobić. Odbijają te sztance na każdym. Raz wcelują tu, raz tu, raz jest trochę krzywa. Tutaj na jednym się nie odbiła palemka, na jeszcze innym. No na tym jest idealna. Na tym jest idealna pieczątka pana Cejrowskiego. To są wyroby kunsztowne. To jest jak srebrny pierścionek z bursztynem, tylko że po paragwajsku, w związku z tym to jest srebrzyste Matero z pieczątką i z Palo Santo w środku. Zachęcam państwa, żeby nie pić z tykwy, nie pić z ceramicznych. Jak ktoś takie ma i albo chce tanio kupić za 20 zł, no to proszę bardzo, ale jak się raz spróbuje z Palo Santo, to człowiek po prostu dla samej przyjemności trzymania tego narzędzia w ręku zostaje przy yerbie z Matero. A jeszcze z pana Cejrowskiego Matera to w ogóle są najcudowniejsze. Nawet ja tak uważam, chociaż jestem z nimi oswojony. Przez moje ręce przeszło kilkadziesiąt tysięcy tych Mater. Uważam, że są najlepsze.